Kochani, ale ja was poproszę jeszcze o powstanie. Ponieważ dzisiaj jest ważna lekcja, kontynuujemy temat Ducha Świętego, a w sercach wielu z nas w ostatnich tygodniach Bóg wzbudził głód. Wielu z nas już doświadczyło Bożego poruszenia, objawienia Bożego. Wielu z nas zostało rozgrzanych dla Boga. I chciałbym też prosić Boga, żeby dzisiejszy dzień dla wielu z nas takim poruszeniem także był. Myślę, że na sali dzisiaj jest wiele osób, które są spragnione, są głodne Boga. I jeśli tak jest, to wznieś do Niego swoje dłonie. Niech to będzie wyraz Twojej otwartości, nawet jeśli nigdy tego nie robiłeś czy nie robiłaś. Wznieś teraz swoje dłonie, otwórz swoje usta i wołaj do Boga, by tam, gdzie jesteś, poruszył Twoje serca. Ponieważ dzisiaj będziemy mówili o ważnych rzeczach, trudnych rzeczach. Wczoraj wieczorem do żony powiedziałem, nie jestem zadowolony z tego kazania, ale to nie chodzi o moje zadowolenie. Chodzi o to, żeby Duch Święty dzisiaj dotknął naszych serc, prawda? Jesteście otwarci? Panie Boże, dzisiaj wołamy do Ciebie, niech Twój Duch Święty użyje tego słowa, byśmy mogli być ludźmi, którzy upodabniają się do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, bo taki jest cel dla naszego życia, abyśmy stali się, Panie Jezu, podobni do Ciebie. A że sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić, to prosimy Cię, aby Twój Duch Święty wprowadzał nas we wszelką prawdę. Ty powiedziałeś, że On z Ciebie weźmie i Ciebie uwielbi, niech więc uwielbia Ciebie przez nas, że On przypomni nam to wszystko, czego już Ty nas nauczyłeś. Niech przypomina, że wprowadzi nas we wszelką prawdę, niech wprowadza. Panie, prosimy Cię, niech dzisiejszy poranek będzie dla wielu z nas ożywieniem, być może powstaniem zmartwych do nowego życia dla Ciebie. Panie, wywyższamy Ciebie teraz w tym miejscu i oddajemy Tobie chwałę, której jesteś godzien. Amen. Amen. Tak jest, możemy zaklaskać dla Pana Jezusa Chrystusa. Usiądźmy, proszę. Kochani, to niezwykłe. Bóg działa w taki sposób, że to Bóg sam wzbudza w nas głód samego siebie, a później sam staje się zaspokojeniem tego głodu. To jest niezwykłe, że tak właśnie działa Bóg. W pierwszym tygodniu tej serii kazań mówiliśmy o tym, kim jest Duch Święty. Mówiliśmy o Nim jako o cudownej, potężnej osobistości. Potem mówiliśmy, jak możemy doświadczyć napełnienia Duchem Świętym. A tydzień temu mówiliśmy o darach Ducha Świętego, tym cudownym, niezwykłym Bożym obdarowaniu, ciągle aktualnym, jak wierzymy, dla każdego wierzącego człowieka. Ale dzisiejszy temat jest niezwykle ważny. Jak mówiłem wczoraj, gdy już zakończyłem przygotowania, powiedziałem mojej żonie, nie jestem usatysfakcjonowany z tego, ale zazwyczaj tak jest, gdy jestem ja nie muszę być usatysfakcjonowany. Chodzi o to, żeby Duch Święty dzisiaj działał i żeby to słowo, które ma być zwiastowane, przeniknęło nasze serca, prawda? I o to chodzi dzisiaj. Dzisiejszy temat jest niezwykle ważny, bo będziemy mówili o czymś, co Biblia nazywa owocem Ducha Świętego. Nawet apostoł Paweł, kiedy mówił o darach ducha, powiedział, starajcie się usilnie o dary, o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze bardziej doskonałą i potem przechodzi do czegoś, co my nazywamy hymnem o miłości, bo to właśnie miłość jest największym owocem Ducha Świętego, jest owocem Ducha Świętego, którego tak bardzo potrzebujemy. Kochani, napełnienie Duchem Świętym wnosi w nasze życie trzy niezwykle ważne rzeczy. Po pierwsze, gdy doświadczamy napełnienie Duchem Świętym, doświadczamy realnej obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Takiej obecności, która wcześniej była dla nas obca. I jeśli pamiętacie świadectwo sprzed tygodnia Ani, opowiadała o tym, że Jezus stał się dla niej kimś bardzo realnym i aktualnym, żywym teraz. To właśnie ta osobista relacja z Chrystusem jest czynnikiem decydującym pomiędzy starym a nowym życiem. Po drugie, napełnienie Duchem Świętym wnosi w nasze serca zalążek podobieństwa do Chrystusa, które ma się rozwijać właśnie w postaci owocu Ducha Świętego i o tym dzisiaj będzie mowa. Bo mamy stać się do Niego podobni, a gdy Go ujrzymy twarzą w twarz, mówi Biblia, będziemy tacy jak On. I po trzecie, napełnienie Duchem Świętym wnosi moc Chrystusa. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się naszemu własnemu życiu przez pryzmat pewnych dwóch list, które są wymienione w liście do Galacjan. Z jednej strony jest to lista uczynków ciała. Z drugiej strony jest to lista właśnie owocu Ducha Świętego. Te dwie ważne rzeczy, one występują niestety w naszym życiu. Jedna stety, druga niestety. Ważne jest to, żebyśmy dzisiaj w kontekście tych słów odpowiedzieli sobie na kilka ważnych pytań dotyczących naszego życia. Być może będziesz musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja w ogóle jestem chrześcijaninem, czy ja jestem zbawioną osobą, czy ja podążam do nieba, czy ja mam pewność życia wiecznego, czy Chrystus jest moim Panem, czy ja Go uznałam moim Panem, Zbawicielem.
Inni z nas muszą sobie zadać pytanie, czy ja jestem osobą pełną Ducha Świętego, czy nie, czy Duch Święty jest moim Panem, prowadzi moje życie, czy jestem, będąc chrześcijaninem, pełnym Ducha Świętego. A te odpowiedzi na te pytania postawimy sobie w kontekście słów Pana Jezusa Chrystusa, zapisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Jezus tam powiedział bardzo ostre zdanie, bardzo radykalne zdanie. Każde dobre drzewo przynosi dobry owoc, ale złe drzewo przynosi zły owoc. Drzewo dobre przynosi dobry owoc, złe drzewo przynosi zły owoc. Złe drzewo przynosi zły owoc, dobre drzewo przynosi dobry owoc. Gdy patrzysz na swoje życie, jaki owoc swojego życia widzisz? Dobry czy zły? Tak naprawdę to jest pytanie o to, jakim jestem drzewem? Jakim jestem drzewem? Dobrym czy złym? Kochani, Bóg jest zainteresowany nie tylko tym, byśmy unikali rzeczy, które są niewłaściwe, ale On chce, żebyśmy wydawali dobro. On chce, żebyśmy wydawali dobro. Wielu chrześcijan mierzy poziom swej duchowości tym, czego nie robią. Ja już mam dosyć świadectw brzmiących, chociaż cieszą mnie niektóre z tych rzeczy, kiedy człowiek przychodzi i mówi, nie piję, nie palę i tam niektórzy jeszcze mówią, że nie tańczą. I jeszcze jakieś tam rzeczy nie robią. Ale w życiu chrześcijańskim chodzi o coś więcej niż nierobienie pewnych rzeczy. Chodzi o to, żeby robić rzeczy, które przynoszą owoc dla Bożego Królestwa. I dzisiaj zrobimy pewien test. Test, który pozwoli nam sprawdzić, kim jesteśmy tak naprawdę. Czy jesteśmy wierzącymi w Chrystusa, w których mieszka Duch Święty? Czyli inaczej mówiąc, jesteśmy zbawieni? Lub jeszcze inaczej, czy w ogóle jesteśmy chrześcijanami, naśladowcami Chrystusa? Po drugie, jeśli jesteś chrześcijaninem, to czy jesteś chrześcijaninem napełnionym Duchem Świętym, w którym w pełni objawia się owoc Ducha? Bo Bóg chce nas prowadzić do owocnego życia. Bóg jest zainteresowany moim i twoim owocnym życiem. I ten Duch Święty, ten owoc chce wytworzyć w nas, kiedy jesteśmy pod Jego kontrolą i jesteśmy Jego pełni. I jeśli chcemy zbadać ten swój duchowy stan, musimy dostrzec kilka rzeczy opisanych w liście do Galacjan, do którego dzisiaj będę się w szczególny sposób odwoływał, do rozdziału 5 i do rozdziału 3. Posłuchajmy najpierw w rozdział 5, on jest niezwykle ważny, kilka wierszy. Chciałbym, żebyście byli skupieni dzisiaj na Bożym Słowie, bo ono jest bardzo treściwe i ważne. Tak mówi apostoł Paweł, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądze cielesne. Inaczej mówiąc, jeśli zmagasz się z żądzami cielesnymi, to lekarstwem na odporność na żądze cielesne jest życie w duchu. Stąd też czytaliśmy z listu do Efezjan, starajcie się usilnie, żeby być pełnym, zróbcie wszystko, żeby duch mógł was stale napełniać. I dalej apostoł Paweł mówi tak, ciało bowiem, czyli ta nasza stara, grzeszna natura, podąża przeciwko duchowi, a duch podąża przeciwko ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Pragnienia naturalnego człowieka, czyli tego grzesznego człowieka, cielesnego człowieka są sprzeczne z prawami Ducha Świętego, ponieważ te naturalne nasze skłonności starego człowieka chcą nam przeszkodzić w czynieniu tym, co jest dobre. Ale jeśli Duch nas prowadzi, jeśli Duch Święty nas prowadzi, nie podlegamy prawu. I potem apostoł Paweł wymienia, co bierze się z tej starej grzesznej natury, co bierze się z tak zwanego ciała, bo gdy Biblia mówi o ciele, to między innymi ma na myśli starą naszą grzeszną naturę. I posłuchajcie, jakie rzeczy wypływają ze starej grzesznej natury. To jest nierząd. Jeśli masz skłonności do nierządu, to stara natura się odzywa. Albo jesteś niewierzący w ogóle. To jest nieczystość. To jest rozpusta. To jest oddawanie czci bożyszczom. To jest wróżbiarstwo, horoskopy, inne rzeczy. To jest wrogość. Jeśli jesteś człowiekiem z kimś, masz jakichś wrogów z twojego powodu, to jest wrogość. Kłótliwość. To są odruchy starego życia. Zazdrość. Porywczość. Zaczepność. Krnąbrność. I posłuchajcie, jeśli jesteś chrześcijaninem, to objawem tego, że twoja grzeszna natura się odzywa, jest brak troski o jedność. W liście Judy oni są nazywani, w liście Piotra też, są nazywani ludźmi pozbawionymi ducha, ci, którzy tworzą rozłamy w Kościele.
To jest zawiść, to jest chęć mordu, to jest pijaństwo, to jest rozpasanie i tym podobne. Jeśli dostrzegasz w sobie takie cechy i te rzeczy czynisz, to następne zdanie jest wstrząsające. To jest zdanie, które stawia nas do pionu. Posłuchajcie. Zapowiadam wam teraz, mówi apostoł Paweł, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. To jest mocne, prawda? Jeśli w twoim życiu panuje ta stara natura, ta stara natura rządzi tobą, to nie odziedziczysz Królestwa Bożego. To jest strasznie mocne stwierdzenie. A potem są wymienione owoce ducha. Jest, i mówi tak apostoł Paweł, owocem zaś ducha jest miłość. I ja wierzę osobiście, że owocem ducha jest miłość, stąd też w liście do Koryntian po darach apostoł mówi, a ja wam wskażę drogę doskonalszą i opisuje miłość, agapę. A potem następne części tego owocu to dla mnie są opisy składowe miłości. Składowe miłości to jest radość, to jest pokój, to jest cierpliwość, to jest uprzejmość. Więc jak mówisz, ja taki jestem po prostu prostolinijny, ja mówię prosto z mostu, ja myślę to, co mówię, to myślę to, co masz powiedzieć, bo uprzejmość jest cechą, jest owocem Ducha Świętego. Jest dobroć, jest wierność, jest łagodność, jest powściągliwość, czyli gryzienie się w język. I dalej mówi apostoł Paweł, przy takich cechach prawo nie jest potrzebne. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami. To są ci, którzy tę swoją grzeszną naturę poddali Bogu, mówiąc, Panie Boże, zabij tego starego człowieka w nas. Wraz z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani. Ta grzeszna natura nie powinna mieć wpływu. A jeżeli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały. Nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością, na co w szczególny sposób apostoł zwraca uwagę. I kochani, dzisiaj właśnie chciałbym nam pokazać i sobie także różnicę, kontrast pomiędzy tym, co produkuje stara grzeszna natura, a tym, co produkuje Duch Święty, czyli owocem ducha. Ten kontrast wynika z kilku różnych rzeczy i on jest niezwykle ważny, żebyśmy na niego zwrócili uwagę, bo to nam otworzy oczy. Postaram się być bardzo precyzyjny w tym, co będę mówił. Będziemy mówić o kontraście pomiędzy owocem ducha a uczynkami ciała, czyli tej starej natury. Bo ten kontrast jest strasznie silny i tak jak czytaliśmy wcześniej, ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, żebyśmy nie czynili tego, co chcielibyśmy czynić. Pierwszy kontrast wynika z różnicy pomiędzy źródłem pochodzenia uczynków ciała a źródłem pochodzenia owocu ducha. Jest kontrast pomiędzy źródłem pochodzenia uczynków ciała, a źródłem pochodzenia owoców ducha. To, co robimy i jak reagujemy na sytuację, będzie zdeterminowane przez naszą naturę. Jezus uczył nas, że dobre drzewo wydaje dobry owoc, złe drzewo wydaje owoc zepsuty. To znaczy, że osoba o upadłej, grzesznej naturze, osoba nieodrodzona, będzie manifestowała to, co Biblia nazywa uczynkami ciała. To będzie manifestowała osoba niezbawiona. Jeśli to jest prawda, to jeśli jesteś osobą niewierzącą, to wszystkie twoje zmagania z samodoskonaleniem się nigdy nie będą w stanie wydać tego, co Biblia nazywa owocem ducha. Oczywiście możesz zaoferować światu ulepszoną wersję samego siebie, ale owocu ducha nie wydasz, ponieważ grzeszna natura nie wydaje owocu ducha. Owoc ducha jest tylko dla tych, którzy nawrócili się do Chrystusa i w nich zamieszkał Duch Święty. Pewien problem powstał wśród wierzących w Galacji. Oni już byli wierzącymi ludźmi. Zaczęli z Chrystusem, spotkali Chrystusa, ale coś się w ich życiu wydarzyło, że apostoł Paweł musiał ich ostro napomnieć i mówi do nich tak, o nierozumni Galacjanie, kto was otumanił, was przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Powiedzcie mi jedno, pyta apostoł Paweł, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele.
To jest mowa o pewnych chrześcijanach, którzy rozpoczęli od pełni Ducha Świętego i szło im całkiem dobrze. Ale nagle przyszli inni ludzie, zaczęli mówić zupełnie coś innego, że owoc Ducha będzie wytworzony, jak oni zrobią własne wysiłki i będą przestrzegać prawa, że z ich własnych wysiłków, z przestrzegania prawa zostanie wytworzony owoc Ducha. Zostali wpuszczeni w tak zwane maliny. I oni starali się prowadzić chrześcijańskie życie w oparciu o swoje własne możliwości ludzkie. I nie trzeba być bardzo inteligentnym, aby uświadomić sobie, że jest to sposób prowadzący do porażki. Jeśli chcesz chrześcijańskie życie, jeśli jesteś chrześcijaninem i te chrześcijańskie życie chcesz prowadzić o własne wysiłki, jesteś skazany na porażkę. Nie ma możliwości odnieść duchowego sukcesu. Biblia wyraźnie uczy, że ciało odnosi się do naszej ludzkiej, nieodrodzonej natury i jej słabości. Według Biblii nasze ciało odziedziczyło grzeszną naturę od Adama, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Innymi słowy, nasze próby, aby podobać się Bogu przez własne wysiłki naszej grzesznej natury, są całkowicie niewystarczające. Czyli stara grzeszna natura Bogu podobać się nie może. A w Galacji niektórzy nauczyciele przekonywali wierzących, że sposobem na zdobycie Bożej przychylności i sympatii są właśnie cielesne wysiłki. W ten sposób popełnili błąd polegający na tym, i teraz chyba nam się otworzą oczy, o co w tym wszystkim chodzi. Oni zastąpili relacje z Duchem Świętym na swoje własne wysiłki. I to jest błąd, częsty błąd nas chrześcijan, że zamieniamy relacje z Duchem Świętym na nasze własne wysiłki. Kto ma więcej dyscypliny, potrafi więcej, jak gdyby się wykazać i parę rzeczy potrafi wykrzesać. Ale to nie o to chodzi. Paweł mówi, zwariowaliście Galacjanie, oszaleliście, zgłupieliście. Tylko szaleńcy mogą myśleć, że o własnych siłach wykonają to, co zostało rozpoczęte przez samego Boga, przez Ducha Świętego. Apostoł Paweł w innym miejscu powiedział, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, ma też i moc, aby je dokończyć. Zupełnie inna droga. Jest niemożliwe, by prowadzić chrześcijańskie życie w oparciu o swoje własne wysiłki. Potrzebujemy Ducha. Posłuchajcie uważnie teraz. Skoncentrujcie się bardzo uważnie. Prawo mówi nam, co robimy źle. To jest rola prawa. Prawo jest dobre. Ono mówi nam, co robimy źle. Ale zapytam was, czy kiedykolwiek, kto z was kiedykolwiek został zatrzymany przez policję po to, żeby policjant pochwalił cię za to, że przestrzegasz przepisów? Podnieście rękę ci, których policja zatrzymała i powiedziała, chciałem podziękować, że pan przestrzega przepisy. Dzisiaj mi policja zatrzymała, jak tu jechałem, żebym dmuchnął w rureczkę taką. I okazało się, że wszystko w porządku. Mogłem jechać dalej. Nikt z nas nie został zatrzymany za jazdę zgodną z prawem. Policjant nie zatrzymuje nas i nie mówi, dzień dobry, właśnie zauważyłem, że pan jedzie zgodnie z prawem i chciałem panu podziękować za przestrzeganie prawa. Fajnie by było, ale tak się nie dzieje. Prawo i policja są tam po to, aby dać ci karę, gdy je łamiesz. I tak samo jest z prawem Bożym. Prawo nie daje nam siły, aby podobać się Bogu. Ono wskazuje na nasze nieposłuszeństwo względem Boga. W takim razie co? Duch Święty pomaga nam podobać się Bogu, bo tylko Duch Święty może wydawać cechy dobrego charakteru wspomniane w owocu Ducha. Tylko On może wytworzyć. Natura nowonarodzonego chrześcijanina to dobre drzewo. Gdy rodzimy się na nowo, to jest w nas dobre drzewo, a Duch Święty produkuje z niego owoce. Owoce życia chrześcijańskiego to wytwory mieszkającego w nim boskiego życia, Ducha Świętego i nic innego nie będzie ich w stanie wyprodukować. I mam nadzieję, że to was przekonuje, że potrzebujemy Ducha Świętego, że potrzebujemy doświadczyć nowego narodzenia, by wydawać opisane w wersach 22-23, by wydawać opisany owoc Ducha Świętego. Ponieważ grzeszna natura tego nie zrobi. To jest różnica między źródłem. Źródłem uczynków ciała jest nasza stara natura i nasze cielesne próby zasłużenia sobie na Bożą przychylność. Źródłem owocu Ducha jest mieszkający w nas Duch Święty. To jest ten kontrast,
który jest niezwykle ważny. Źródło, jeszcze raz, źródło pochodzenia określa owoc. Źródło pochodzenia określa owoc. Źródłem uczynków ciała jest grzeszna, nieodrodzona natura, źródłem owocu ducha jest mieszkający w nas Duch Święty. Drugi kontrast, pierwszy wynikał ze źródła. Drugi kontrast to różnica pomiędzy środkami, jakie są użyte do powstawania uczynków ciała, a środkami użytymi do pojawiania się owocu ducha. Inne są środki, za pomocą których uczynki ciała są wytwarzane i inne środki za pomocą owoc ducha. Uczynki ciała są związane z samodzielnym wysiłkiem, a owoc nie. Owoc jest pięknym i cichym przejawem życia, które się rozwija w nas. Uczynki są wynikiem działania, owoc jest wynikiem trwania. Uczynki są wynikiem działania, owoc jest wynikiem trwania. Ja na razie nie mówię o dyscyplinach duchowych, to jest inna kwestia. Owoc jest naturalnym efektem życia i zdrowia. Owoc jest obrazem boskiego uzdolnienia w nas. W owocu, można powiedzieć, jest pewna pasywność. To życie Ducha Bożego w nas wydaje taki owoc. Naszą więc podstawową odpowiedzialnością, podstawową, nie główną, ale podstawową, nie jest praca nad tymi konkretnymi cechami charakteru, bo żadną z części wymienionego tu owocu nie można osiągnąć wyłącznie wysiłkiem ludzkim. Chrześcijanin jest odpowiedzialny na to, by pozwalać Duchowi działać w swoim życiu. Działać w swoim życiu. Dlatego jest napisane, żebyśmy uczynili, że zróbcie wszystko, aby Duch mógł was napełniać. To Duch nas napełnia. A Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale powiedział tak: ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, przynosi owoc obfity, bo, i teraz posłuchajcie, bo beze mnie nic, beze mnie nic, beze mnie nic, beze mnie nic, powiedział Jezus. Uczynić nie możecie. Jeśli myślisz, że bez Jezusa coś uczynisz, to pochyl się nad tym słowem. Beze mnie nic, beze mnie nic. Uczynić nie możecie. Mamy więc już dwa kontrasty. Pierwszy to źródło, grzeszna natura, Duch mieszkający w nas. Drugi środki, wysiłki, trwanie w Bogu. I trzeci kontrast to jest różnica w produkcie finalnym. Różnica w produkcie. Apostoł pisze o efekcie działania ducha jako o owocu, co stoi w kontraście z efektem działania grzesznej natury, naszego ciała. I to jest kontrast pomiędzy listą uczynków ciała a pięknym owocem ducha z wersetów 22-23. To jest kontrast. Tak jak obrzydliwość uczynków ciała ma nas odstraszyć od czynienia ich, tak owoc ducha powinno wpływać na chęć, by w nim trwać. By w nim trwać. I Paweł, chcąc wzbudzić w nas apetyt na to, by owoc ducha w nas mógł powstać, przedstawił go na tle obrzydliwego, niesmacznego, zgniłego, przepełnionego jadem i trucizną, owocu złego, tego owocu uczynków ciała, tej grzesznej natury, tej całej listy, która jest tam podana. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę jeszcze raz przyjrzeli się uczynkom ciała, zanim dojdziemy do owocu ducha. Te uczynki ciała można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są grzechy natury moralnej. I tutaj mówi Paweł tak, że jest to nierząd, jest to nieczystość i rozpusta. Nierząd to jest zaspokojenie naszych pragnień seksualnych przez kontakty seksualne z inną osobą poza heteroseksualnym związkiem małżeńskim. No kiedyś taka definicja nie była potrzebna, dzisiaj musi być. Że nierząd to są wszystkie stosunki poza małżeństwem heteroseksualnym. Heteroseksualnym, heteroseksualnym, bez względu na różne dyrektywy różnych rządów. I możemy się z tym nie zgodzić jako chrześcijanie. I powinniśmy się z tym nie zgadzać jako chrześcijanie, bo my chrześcijanie w pierwszej kolejności podlegamy prawodawstwu Bożego Słowa. Szanujemy ludzi o innych przeglądach, kochamy ich, chętnie widzimy ich w kościele, przygarniamy, ale tak jak oni oczekują od nas tolerancji, my także od nich oczekujemy szacunku do tego, że mamy zrozumienie w tej kwestii, tak jak mówi Boże Słowo. Zgoda to jest tolerancja, prawda? Prawda? Tak jest.
To jest karmienie się pozamałżeńskimi materiałami seksualnymi. Można to nazwać powtarzalnym, wyzutym z miłości, tanim seksem. Druga rzecz to jest nieczystość. To też uczynki seksualne, o których wiemy, że są niewłaściwe. Niezależnie, czy dopuszczamy się ich w rzeczywistości, czy tylko w wyobraźni. Słowo nieczystość odnosi się do tego, co wycieka z rany takiej jątrzącej się. Wiecie, co to jest, jak taki śmierdzący płyn z rany się wydziela. Odnosi się to do myśli, które są zgniłe i zanieczyszczone. Ktoś powiedział, że to śmierdzące nagromadzenie psychicznych i emocjonalnych śmieci. I trzecia rzecz to jest rozpusta. To się odnosi do dzikiego, niepohamowanego życia, które jest całkowicie poza kontrolą. To jest rozpusta. I to są grzechy o charakterze moralnym. Druga grupa to są, bo poza moralnymi grzechami, tutaj mamy do czynienia z grzechami religijnymi. Posłuchajcie, tu jest też mowa o grzechach religijnych. To jest drugi zestaw, grzechy religijne. To jest bałwochwalstwo i czary, czyli magia. Bałwochwalstwo to chwalenie innych bogów. Ja mam nadzieję, że nikt z nas nie modli się do innych bóstw, jak tylko do Boga Wszechmogącego w imieniu Jezusa i dzięki inspiracji Ducha Świętego. Ale wszystko, co w twoim miejscu zajmuje miejsce Boga, dla mnie to być może moją służbą pastorską, dla kogoś z was może być jakieś osiągnięcie, dla innego mogą być pieniądze. Cokolwiek z nas, dla kogoś może być papieros, który jest ważniejszy, bo on mówi, zapal mnie. Pan Bóg mówi, nie rób tego, a on rządzi takim dużym chłopem czy taką piękną kobietą. To też jest bałwochwalstwo. Mowa tutaj o różnych rzeczach, o uwielbieniu dla bogactwa, dla naszych majątności. Możemy w życiu mieć różne bożki, możemy nawet nimi jeździć. To mogą być nasze samochody, konie, konta w banku, służba. Potem jest czary czy magia. To się odnosi do praktyk magicznych, do zaangażowania w zakazane praktyki, takie jak spirytyzm, przepowiadanie przeszłości, wróżby, astrologia i jak to niektórzy z nas, nawet na tej sali będący, prawdopodobnie wierzą niewinne horoskopy, przecież to żadna szkoda, jak ja sobie przeczytam. To też jest grzech religijny i to jest uczynek grzesznej starej natury, którego musisz się wyrzec, bo demon znajdzie sobie ścieżkę do twojego serca. I po trzecie, w tym śmierdzącym wytworze natury grzesznej są tak zwane grzechy społeczne. Pierwsze były moralne, drugie były religijne i są grzechy społeczne. To jest nienawiść, to jest spór, to jest zawiść, to jest wzburzenie, to jest niewłaściwa pogoń za zaszczytami, to jest niezgoda, to są rozłamy, to jest zazdrość, to jest pijaństwo, hulanki i tym podobne. I tak jak apostoł Paweł zakończył tę listę, ja też ją tym zakończę. Ostrzegam was, tak jak to robiłem wcześniej, że ci, którzy tak żyją, nie odziedziczą Królestwa Bożego, wstrząsające. Nie odziedziczą Królestwa Bożego. To jest najdłuższa lista o tym, w jaki sposób odnosimy się do innych ludzi. Prawda jest taka, że pewnie niewielu chrześcijan daje sobie w żyłę jakieś narkotyki, żeby się naćpać. Ale wielu z nas doświadcza ze strony innych i też sami prezentują gniew, wrogość. Niektórzy z nas latami noszą urazy, mało miłosierne myśli. Wielu z nas kłóci się ze współmałżonkami, z innymi ludźmi, jesteśmy nieugięci. Jak wielu z nas dostrzega coś u siebie, coś, co Paweł nazywa egoistyczną ambicją, nie mówiąc już o pijaństwie, imprezowaniu czy stylu życia bez granic. A naszym celem ma być życie takie jak Jezus Chrystus, bo mamy być do Niego podobni, a On żył takim życiem, jakim jest właśnie owoc Ducha Świętego. Mamy więc taki kontrast. Mamy kontrast w źródle, tu jest grzeszna natura, tu jest Duch Święty. Mamy kontrast w środkach, tu są wysiłki, tu jest trwanie w Duchu Świętym. I mamy kontrast w produkcie finalnym. Tu jest grzeszna natura wydająca te wszystkie różne rzeczy, a tu jest owoc Ducha Świętego. I ostatnia, czwarta różnica to w liczbie. Tu są wymienione uczynki ciała, a tu jest wymieniony owoc. Tu są uczynki ciała, a tu jest owoc. Tu jest liczba mnoga, tu jest liczba pojedyncza. Owoc ducha jest zawsze do pewnego stopnia wydawany w każdym chrześcijaninie w całości. Owocem ducha jest miłość, a częścią składowej miłości są te wszystkie rzeczy. Ja je za chwilę wymienię. I powiem wam tak. Diabeł jest w stanie podrobić każdy dar Ducha Świętego. Diabeł jest w stanie podrobić języki, tłumaczenia języków, proroctwo, wykład. Jest w stanie podrobić słowo wiedzy, mowę mądrości. Każdy dar Ducha Świętego diabeł jest w stanie podrobić, zohydzić go nam. A skoro on podrabia, to nie znaczy, że mamy nie korzystać z oryginałów. Mamy korzystać z oryginałów. Diabeł nie jest w stanie jednego podrobić.
Diabeł nie jest w stanie podrobić owocu ducha. A owocem ducha jest miłość agape. To nie jest miłość fileo czy eros, to jest miłość agape. Za chwilę o niej powiemy. To jest owoc ducha i tego diabeł nie jest w stanie podrobić. On może podrobić miłość fileo, może podrobić inne rodzaje, ale miłości agape nie jest w stanie podrobić. Stąd też musimy o tym pamiętać. Dojrzały człowiek wie, że jeśli ktoś manifestuje różnego rodzaju darów Ducha Świętego, to jeszcze o niczym to nie świadczy, jeśli chodzi o jego duchowe życie. To świadczy tylko i wyłącznie o dawcy. O naszym życiu świadczy owoc, charakter. Pamiętacie, co mówiłem tydzień temu? Że nasz charakter, czyli owoc naszego życia, jest przepiękną tacą, na którą kładziemy dary, którymi Bóg nas obdarzył i służymy. Jeśli nasza taca jest brudna, lubicie, jak wam w restauracji podadzą na brudnym talerzu z poprzedniego klienta jedzenie? A mojej żonie tak podali. Nie zamawiała buraczków, pod ziemniakami były buraczki jeszcze z poprzedniego dania. Słuchajcie, to było strasznie niesmaczne. To się nie dało zjeść. Po prostu nie zjadła tego. A to było prawdziwe jedzenie, ale ona tego nie zjadła, bo było podane na brudnym talerzu po kimś. Dary ducha są niestrawne, jeśli są podane właśnie w nieczysty sposób. Jak pamiętam, jak był u nas Zaknis, pastor z kościoła Gateway, i mówił na temat proroczego uwielbienia, użył takiego przykładu mi bliskiego z czasów studenckich. Pamiętacie, są takie ekspresy przelewowe do kawy, prawda? Do sitka wsypujesz kawę, zalewasz wodą, to jest taki ekspres, bierzesz wodę i sam przelewasz. I masz kawę. Na studiach, jak trzeba było zaparzyć sobie herbatę, to często wysypywaliśmy kawę z tego sitka, szorowaliśmy do oporu, wsypywaliśmy herbatę i zalewaliśmy. I wiecie co? Ta herbata, wiecie czego miała posmak zawsze? Kawy. I jeśli twoje życie jest nieczyste, to każdy dar Boży, który będzie przez ciebie eksponowany, będzie miał smak tej grzeszności, jeśli ty masz nieczyste serce. Rozumiemy? Czy my to rozumiemy? Bo to jest naprawdę sprawa bardzo poważna. Każdy dar podany czy przepuszczony przez coś nieczystego będzie miał posmak tej nieczystości. Stąd też charakter jest tak bardzo ważny. Mówiliśmy, że jest różnica w liczbie. Owoc ducha jest zawsze do pewnego stopnia wydawany w każdym chrześcijaninie. Jest to liczba pojedyncza, podkreśla, że wszystkie cechy charakteru, o których mowa w tym wersecie, stanowią jedność. Stanowią kompletne chrześcijańskie życie. Możemy posłużyć się do porównania do kiści winogron. Ja lubię bardzo winogrona, ale nie spotkałem kiści, która byłaby tylko jednym gronem, takim małym. Kiść winogron ma zawsze kilka tych owocków. Dary ducha są nam dawane częściowo. Nie ma człowieka, który by miał wszystkie dary ducha. Natomiast Bóg chce, Jego wolą jest to, żeby Duch Święty przez nas i w nas wytworzył cały owoc ducha. Owoc ducha powinien charakteryzować życie każdego człowieka wierzącego, każdego chrześcijanina. Owoc ducha powinien charakteryzować każdego człowieka wierzącego. I teraz na zakończenie katalog owocu ducha. Bo owoc ducha to prawdziwy element prawdziwej duchowości. To idealny obraz chrześcijańskiego charakteru. Jezus w doskonały sposób prezentował to w swoim życiu. A jeśli celem Bożym dla mojego i twojego życia jest podobieństwo do Jezusa Chrystusa, to my też powinniśmy wydawać cały owoc ducha. Pozwolić Duchowi Świętemu wydawać ten owoc w naszym życiu. I tu też jest wymienionych 9 części składowych owocu ducha. I też możemy podzielić je na 3 kategorie. Pierwsza kategoria to są cechy duchowe. I pierwsza to jest miłość agape, ta niepodrabialna. Diabeł nie jest w stanie podrobić miłości agape. Jednym z powodów, dla których miłość rozpoczyna tę listę, jest to, że praktycznie pozostała część owocu to przejawy miłości. Pozostałe to są przejawy tej miłości agape. I tu nie chodzi o ludzką miłość, ale o miłość, która jest atrybutem samego Boga, bo Bóg ma miłość agape. To jest miłość bezwarunkowa. Taka miłość jest w stanie poświęcić się dla dobra tych, których kocha. Miłość zawsze robi coś dla innych. Prawdziwa miłość agape jest pewnym znakiem zbawienia i jest pierwszym i podstawowym owocem twojego odkupienia. Jak mówi Jan, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Taka miłość jest efektem nowego narodzenia i obecności Ducha. To nie jest miłość nasza, to jest miłość Ducha w nas, przez nas. To jest nadprzyrodzona miłość, która wyrasta powyżej powszechnej, naturalnej miłości. Jest to zdolność do poszukiwania najwyższego dobra dla innych ludzi, niezależnie od ich reakcji. To jest bezinteresowna miłość, nieegoistyczna. To jest zdolność do pokazania miłości nawet naszym wrogom. To jest to, co dzieje się w krajach, gdzie dzisiaj islamiści palą kościoły chrześcijańskie. A chrześcijanie wieszają, a my was kochamy i o was się modlimy. A oni są zdziwieni, dlaczego my was nienawidzimy, a wy nas kochacie. Zaczynają się zastanawiać, bo miłość potrafi zwyciężyć świat. Naturalna miłość mówi, nie kochasz mnie, więc ja nie będę okazywał miłości tobie. A Duch Święty mówi, nawet jeśli mnie nie kochasz, pokażę ci, czym jest prawdziwa miłość. Miłość przekracza naturalne uczucie, wypływa z serca, które zostało napełnione przez Ducha Świętego. I jak mówiłem, miłości agape nie da się podrobić, dary można, dlatego apostoł Paweł mówi, dążcie do miłości. Wymieniając najpierw dary, mówi, starajcie się o dary duchowe, ale dążcie do miłości. Po owocach poznacie. Wiecie, dlaczego mówimy o owocu? O owocu mówimy dlatego, że dla Królestwa Bożego ważniejszy jest twój charakter niż twój dar. Dla Królestwa Bożego twój charakter jest ważniejszy niż twój dar. Kolejna rzecz to jest radość. Radość jest efektem prawidłowej relacji z Bogiem. To jest radość niezależna od okoliczności. Zamiast mieć swoje źródło na zewnątrz, jej prawdziwe źródło tkwi w nas. Nie jest w porządku, kiedy urządzasz sobie ciągnące się godzinami i dniami sesje użalania się nad sobą. Duch w tobie chce ci pomóc doświadczyć radość na co dzień i wyrażać tą radość jako świadek Jezusa dla Bożej chwały, niezależnie od okoliczności. To jest radość ducha, ona jest inna od okoliczności. Kolejna cecha to jest pokój. To jest wewnętrzny pokój oparty przede wszystkim na świadomości właściwej reakcji z Bogiem. Wiecie, uderzyło mnie to, jak prześladowani chrześcijanie kiedyś nie prosili, żeby się prześladowania skończyły, tylko prosili, żeby wytrwali w tych prześladowaniach i żeby mieli głęboki pokój. To było dla mnie wstrząsające. Ten pokój nie jest efektem braku kłopotów, ale wynikiem zaufania Bogu płynącego z doświadczenia Bożej obecności. Nawet w złych okolicznościach mamy pokój, bo wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim dla naszego dobra. Dlatego Jezus mógł powiedzieć, niech się nie trwoży serce wasze. Kolejne cechy tego owocu to cechy społeczne, socjalne. Najpierw trzy były moralne, teraz socjalne. Cierpliwość. To cierpliwe znoszenie złego traktowania czy prowokacji bez wybuchów złości czy myśli o zemście. Uprzejmość. To znaczy być uprzejmym, dobrym, miłym. Możemy nawet użyć słowa słodki, by opisać tę cechę. Zakłada ona branie kogoś pod uwagę, bycie grzecznym. Jak to mówił niektórym znany wujek Grec z pochodzenia w którymś pokoleniu z Polski, że są dwa słowa podobne w języku polskim, grzeczny i grzeczny. Czyli grzeszny i grzeczny. Uprzejmość. Kochani, to jest jedna z ważnych cech w służbie. Gdy coś robisz, służysz komuś i ktoś cię prosi, pomóż mi tu w tym momencie, a ty drzesz się, bo wiesz lepiej, to nie jest uprzejmość. To się nazywa chamstwo. Brak kultury. To nie jest owoc ducha. To jest grzeszna natura wychodzi z ciebie. Kolejna rzecz to jest dobroć. A dobroć to jest miłość w działaniu. Czy wyświadczasz dobro innym ludziom? Uprzejmość i dobroć nie tylko osładzają życie, ale badania wykazały, że mogą tobie je wydłużyć. Uprzejmi i dobrzy ludzie żyją dłużej. To jest dieta na dłuższe życie. Bądź uprzejmy. I trzecia to są zasady postępowania. To jest wierność. To słowo oznacza lojalność, słowność, bycie godnym zaufania. To nawet, tu się mieści nawet punktualność, łącznie z nabożeństwami, złośliwość pastora. Wiesz ty, pracuj nad owocem. Inny człowiek i Bóg może polegać na tym, że zrobisz to, co powiedziałeś, że zrobisz. Niektórzy chrześcijanie entuzjastycznie oddają się na służbę Bogu, ale ich wierność jest krótkoterminowa i po trzech dniach już leżą. Chrześcijanin napełniony Duchem Świętym będzie wierny swojemu Bogu, wierny Kościołowi, współmałżonkowi, przyjaciołom. Kolejna rzecz to łagodność. To całkowite przeciwieństwo gwałtowności, przemocy, wybuchom gniewu.
Łagodny chrześcijanin nie wykorzystuje swojej pozycji i nie ustawia się egoistycznie wyżej innych ludzi. Łagodność to umiejętne wykorzystanie autorytetu i władzy, ale też umiejętne poddanie się autorytetowi i władzy. Łagodność jest związana z pokorą. Łagodna osoba uznaje, że Bóg ma władzę. W łagodności uznajemy, że Bóg obchodzi się z nami dobrze, dlatego się nie opieramy i Mu nie sprzeciwiamy. I kolejna, ostatnia rzecz to jest opanowanie. To jest umiejętność kontrolowania wszystkich naszych chęci i pragnień. Biblia mówi, że człowiek nieopanowany jest jak miasto z nieobwarowanym, z rozwalonym murem, czyli łatwe do zdobycia. To słowo użyte do opisania pragnień seksualnych, ale także do kontroli nad własnym ciałem. Z pomocą Bożą możemy kontrolować nasze pasje i pragnienia. Bóg może dać ci kontrolę nad nikotyną, nad objadaniem się, nad skłonnościami seksualnymi do alkoholu itd. I w Galacjan jest napisane coś ciekawego, że przeciwko takim ludziom nie ma prawa, nie ma zakonu. Te cechy całkowicie spełniają wymogi prawa. Z kontrolą ducha, która zapewnia samą kontrolę, nie potrzebujemy kontroli prawa. I jak już widzieliśmy, tam gdzie pojawia się miłość, tam ona wypełnia wymogi prawa. I już kończymy. Musimy przez chwilę powiedzieć na temat uprawiania owocu, na zakończenie. Nie możesz wydawać owocu Ducha Świętego, dopóki Duch Święty w tobie nie zamieszka i nie dbasz o to, żeby On mógł ciebie stale napełniać. I jednym z powodów, dla których Paweł przedstawia nam tę całą listę owocu Ducha, jest to, żebyśmy mogli sprawdzić, czy jesteśmy pełni Ducha i czy chodzimy w Duchu. Czy czasem nie jest tak, że uczynki o życiu w ciele o nas bardziej pasują niż owoc Ducha? Jeśli bardziej pasują nam uczynki ciała, to dzisiaj potrzebujesz się nawrócić i o tym na koniec powiem. Jeśli jesteś chrześcijaninem już wierzącym, a bardziej pasują do ciebie uczynki ciała, dzisiaj musisz to wyznać, pokutować z tego i prosić o pełnię Ducha Świętego. To jest twój dzień. Przynoszenie owocu Ducha, jak już mówiłem, to nie jest kompletnie bierna sprawa. Owoc Ducha zależy od trwania, to prawda, ale to nie jest kompletnie bierna sprawa. Tak jak roślina wydaje owoc do tego stopnia, do jakiego stopnia jest uprawiana, przyjmuje słońce, deszcz, tak i my mamy obowiązek uprawiania owocu Ducha w naszym życiu, przyjmując duchowy nawóz, który zapewnia Bóg, by wydawać dobry i obfity owoc Ducha. Musimy nawozić nasze życie, bo nawet jeśli nie wydajemy owocu o własnych siłach, bo nie wydajemy owocu o własnych siłach, to wciąż mamy swoje obowiązki i odpowiedzialności. W jaki więc sposób możemy uprawiać owoc Ducha? Po pierwsze, musimy chodzić w Duchu, to co już mówiłem, dbajcie o to, aby Duch mógł was napełniać. Ponadto musimy nawozić drzewo owocu naszego życia takimi elementami jak czytanie Biblii, modlitwa, spotkania z Bożymi ludźmi, uczestnictwo w wypełnionym Duchem nabożeństwach. Bez nawożenia swojego duchowego życia nie będziesz wydawał tak obfitego owocu, jaki byś mógł wydawać i ten owoc będzie mały, więc potrzebujesz nawozić. I już kończę, już nie będę zerkał do notatek. Gdy przyglądasz się tym dwóm listom, w którym miejscu jesteś, co jest tobie bliższe? Czego więcej przejawów widzisz? Czy widzisz więcej przejawów tej starej grzesznej natury, która ciągnie cię do grzechów natury moralnej, natury społecznej, zachowania? Czy widzisz więcej owocu Ducha Świętego w twoim życiu? Bóg chce, żeby w naszym życiu był potężny owoc Ducha Świętego, żeby on był obfity. Zdajemy sobie sprawę, że zanim pojawia się owoc, najpierw są kwiaty. Później jest zawiązek, później jest owoc, który jest jeszcze niedojrzały, ale on ma już w pełni wszystko. A finałem jest dojrzały owoc, kiedy Chrystusa zobaczymy twarzą w twarz. Czasami pamiętam, i tym zakończę, tą historią zakończę, pamiętam takie zdarzenie, jak na naszym obozie chrześcijańskim, myślę, że są tutaj osoby, które na tym obozie były, to było lata temu, Wiele osób, młodych ludzi, nastolatków doświadczyło chrztu w Duchu Świętym. Działy się znaki i cuda. Myśmy doświadczyli i uzdrowień, i proroctw, i słowa wiedzy, mowy mądrości, języków, tłumaczenia języków. To było niesamowite. Pamiętam, jak ci młodzi ludzie z entuzjazmem wrócili do domu w piątek, wyściskali rodziców, mówiąc, że doświadczyli chrztu w Duchu Świętym. Dla niektórych rodziców w ogóle to było dziwne, bo nie wiedzieli, niektórzy wierzyli, że to już się nie dzieje i tak dalej, więc było dziwne. A paru chłopaków młodych kazało się swoim rodzicom wierzącym nawrócić przy okazji, więc się szum zrobił wielki. I pamiętam, jak przyszła pierwsza niedziela
I był szum, co się dzieje, młodzież taka podekscytowana, to pewnie emocje, było wiele krytyki. Kazanie tego dnia miał pastor Andrzej Bański i powiedział historię, którą ja wam opowiadałem już kilkakrotnie. Pewien człowiek zasadził jabłonkę. I po pierwszym roku przyszedł do sadu, jesienią patrzy, nie ma owoców. No wkurzył się strasznie, przecież ją zasadził, a jesień przyszła, nie ma owoców. Ale na tyle był cierpliwy, że zaczekał rok. Następnym roku przychodzi, nie ma owoców, więc mu adrenalina wzrosła. Przyszedł w trzecim roku i to, co zobaczył, wkurzyło go na maksa, jak to się mówi. Zobaczył kwiaty. A co miało być? Więc wziął kija i strząknął kwiaty. Tak był zdenerwowany. I gdy przyszedł jesienią, zobaczył, że z tych kwiatów, które nie udało mu się strząknąć, powstały malutkie najpierw owoce, a później zaczęły dojrzewać. I pastor Bański wtedy powiedział takie cudowne zdanie. Pamiętajcie, nie strząchajcie kwiatów. Pozwólcie, aż dojrzeją. Więc owoc też potrzebuje czasu. Ale dzisiaj miałeś okazję przejrzeć się w Słowie Bożym. I pytanie do mnie i do ciebie brzmi, czego jest więcej? Jeśli wiesz, że to jest grzeszna natura, potrzebujesz dzisiaj nawrócenia, inaczej mówiąc przyjścia do Chrystusa i powiedzenie, Panie, ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie, potrzebuję, byś zmienił moje życie. Ono idzie w złym kierunku, usłyszałem, że Królestwa Bożego nie odziedziczę, a ja tego nie chcę. Chcę pójść do Ciebie, chcę być razem z Tobą. To dzisiaj możesz to uczynić, oddając swoje życie Jezusowi. W jaki sposób? W prostej modlitwie. Panie, wyznaję moje grzechy. One są takie, takie i takie. Dziękuję Ci, że umarłeś za nie. Oddaję Tobie moje życie. Zapanuj nad wszystkim. Wyznaję Ciebie moim Zbawicielem i moim Panem, wyznając moje grzechy. Jeśli jesteś chrześcijaninem i widzisz, że zmagasz się, ciągle upadasz, potrzebujesz pełni ducha. To jest moment, kiedy też trzeba wyznać, powiedzieć, Panie, ja ciągle upadam, nie potrafię, nie rozumiałem, starałem się, ale to mi nie wychodzi. Potrzebuję Twojego ducha, potrzebuję zrobić miejsce dla Twojego ducha. Jak to możesz uczynić? Przez przyznanie się do swoich słabości, do swoich upadków, do swoich grzechów, wyznanie ich. I to zrobimy dzisiaj. Za chwilę zrobimy tutaj wyznanie. Już proszę zespół, aby wyszedł, a my pochylmy nasze głowy w modlitwie, bo to jest ważny moment. Kochani, przedstawił nam dzisiaj Duch Święty dwie listy, a my możemy się w nich przejrzeć. To jest zwierciadło, przed którym siebie widzimy. I dzisiaj Bóg zachęca nas do tego, byśmy poddali się Jemu, Duchowi Świętemu. Miejmy pochylone głowy. Jeśli ktoś z was wie, że to było słowo do Niego dzisiaj, potrzebujesz nawrócenia, potrzebujesz osobistego spotkania z Jezusem, wiesz, że to było słowo do ciebie i potrzebujesz spotkać się z Jezusem, potrzebujesz po prostu nawrócenia, bo zdajesz sobie sprawę, że twoje życie jest nie tak. Daj znać przez podniesienie ręki, to było słowo do mnie. Dziękuję bardzo. Jeśli jesteś chrześcijaninem i dostrzegasz, że walczysz z grzechem, nie dajesz rady i ten owoc jest niewidoczny, słabo widoczny w twoim życiu, chcesz więcej, chcesz, żeby Bóg ciebie napełnił swoim Duchem Świętym, podnieś teraz rękę, jeśli to było do ciebie. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę wszystkich duszpasterzy, żeby tutaj przyszli i gdy będziemy śpiewać tę pieśń, duszpasterzy, już was zapraszam, chodźcie, będziemy śpiewać tę pieśń właśnie o tym, żeby Duch Święty stąpił. Jeśli podniosłeś rękę, to teraz ciebie proszę, powstań na chwilę. Powstań, jeśli ci z was, którzy podnieśliście rękę, powstańcie. I zapraszam was, żebyście wyszli tutaj. Duszpasterzy już będą na was czekać, będą się z wami modlić. To jest czas przełomu. To jest czas duchowego ożywienia, to jest czas, kiedy Bóg odpowiada na wasze wezwanie. Ja poproszę już, żeby grupa modlitewna już się przygotowała, a my możemy już przychodzić tutaj, kochani. Będziemy śpiewać pieśń, przyjdźmy tutaj. A ja wam polecam na koniec jeszcze książkę Charyzma czy Charyzmania. Sprzedajemy ją dzisiaj na stoisku bardzo promocyjnie. To jest książka o równowadze pomiędzy owocem a darami Ducha Świętego. I najlepsza książka w tym temacie, jaką czytałem. Zachęcam, kupcie sobie. Pogłębicie swoje wiedzę, a mnie ta książka zachęciła do odgrzebania dawno niepraktykowanego daru mówienia innymi językami, innych darów. Zachęcam was do tego. A teraz, gdy będziemy śpiewać tę pieśń, jeśli dzisiaj to słowo dotknęło ciebie, przyjdź tutaj, będziemy z tobą się modlić.